Audioteka przedstawia. Marcin Ciszewski, Ogień. Czyta Jarosław Łukomski. Rozdział pierwszy. Wieżowiec zaczął płonąć tuż przed świtem. Pożar, zrazu niewielki, ograniczony do pomieszczeń technicznych i fragmentów korytarzy, rozprzestrzenił się z przerażającą szybkością, by szybko przerodzić się w prawdziwe piekło w samym sercu Warszawy. Jakby zamierzał zaprezentować jedyny w swoim rodzaju spektakl struchlałym mieszkańcom miasta. Płomienie pożerały piętro po piętrze, jaskrawe światło odbijało się od szklanych ścian budynku, tworząc na grafitowym niebie upiorną iluminację. Zdawały się kierować własnym umysłem, zarządzającym ich marszem ku górze. Okna wybuchały gniewnymi eksplozjami, żółto-pomarańczowe jęzory ognia, niczym piekielne duchy tańczyły dans makabr wokół wspierających konstrukcję grubych betonowych filarów. Toksyczny dym zaścielał okoliczne ulice, wzmagając zamieszanie w szeregach przedstawicieli coraz liczniej przybywających na miejsce służb ratowniczych. Wydarzenia te, jakkolwiek dramatyczne. Bladły jednak w obliczu tego, co działo się wewnątrz. Kiedy zaczął się pożar, zdecydowana większość mieszkańców była pogrążona w głębokim śnie, z którego wyrwały ich krzyki sąsiadów i wycie syren. Apartamenty, jeszcze przed chwilą emanujące dyskretnym albo całkiem ostentacyjnym luksusem, wypełniły się zgiełkiem, chaosem i paniką, wzmaganą przez szybko rozprzestrzeniający się choćby kanałami wentylacyjnymi, których nie odciął, choć powinien, system przeciwpożarowy dym. Ludzie w panice opuszczali mieszkania, odruchowo kierując się do wind. Gdy przekonali się, że są one martwe, ruszyli do klatek schodowych. Zamieszkujący wieżowiec milionerzy uciekali z płonących pięter w takim stanie, w jakim zastał ich alarm, w bieliźnie lub bez, poparzeni, posiniaczeni, z szokiem wymalowanym na twarzach. Szybko okazało się, że są takimi samymi ludźmi jak wszyscy inni śmiertelnicy. Odczuwali strach, wpadali w panikę, byli skłonni użyć przemocy, by uratować życie. Z miejsca przestały obowiązywać zasady savoir wróczy czy szerzej norm cywilizacyjnych. Do przodu wysforowali się najsilniejsi i najbardziej bezwzględni. Długi, wijący się wąż ludzi dobiegał do piętra 21, po czym zatrzymał się, powstrzymany przez ścianę szalejących płomieni i nieludzkiego żaru. Panika narastała szybciej niż pożar. Ludzie wbiegli do kilku przed chwilą opuszczonych mieszkań na piętrze 22 i trzecim. Niektórzy sądzili, że uda się tam przeczekać do momentu przybycia służb ratunkowych. Inni, ci, którzy mieli dość przytomności i umysłu, by zabrać ze sobą telefony komórkowe, próbowali zawiadomić policję, straż pożarną, pogotowie, wojsko, saperów, służby specjalne, rząd lub swojego prawnika, albo po prostu chcieli połączyć się z rodzinami. Ogień jednak nie zatrzymał się ani na pierwszym, ani na dwudziestym pierwszym piętrze, tylko szedł dalej, zarówno w górę, jak i w dół. Trawiąc z ogromną szybkością kolejne kondygnacje. Kolejny akt dramatu rozpoczął się na ostatnim piętrze wieżowca, na którym znajdował się 600-metrowy penthouse z zapierającym dech w piersiach panoramicznym widokiem na miasto. Kosztował fortunę i stanowił najbardziej spektakularny atrybut prestiżu, jaki można sobie wyobrazić w stołecznym mieście. Właściciel, oprócz widoku, miał również windę do swojego wyłącznego użytku, a także umieszczone na dachu lądowisko dla śmigłowców. Człowiek ów, 52-letni prezes jednej z największych grup kapitałowych działających na warszawskim rynku, na co dzień obracał miliardami złotych, decydował o losie małych firm i wielkich koncernów, wydawał wyroki, oferując życie lub skazując na śmierć. Zawsze podejmował słuszne decyzje, co udziałowcy bardzo w nim cenili i wynagradzali sutymi premiami. Pomylił się tylko raz, tej właśnie nocy. Mógł spędzić ją w luksusowym apartamencie kochanki, który zresztą sam jej sprezentował. Poczuł się jednak zmęczony i wrócił do domu. Obudziło go dochodzące gdzieś z dołu wycie syren. Początkowo nie czuł niepokoju. Wyjrzał przez okno dostrzegł migające na dole niebieskie światła straży pożarnej, pociągnął nosem, poczuł dym, po czym uznał, że najrozsądniej będzie zrobić to, co kiedyś wyczytał w regulaminie, czyli zjechać na dół. Ubrał się, z pewną irytacją przyjął fakt, że nie działa winda, po czym ruszył do publicznej klatki schodowej, Obiecując sobie, że z samego rana odbędzie poważną rozmowę z administratorem, bo nie chciało mu się schodzić 40 pięter po schodach tylko dlatego, że gdzieś na dole jakiś idiota nie zgasił papierosa. Marsz nie trwał długo. Gdy szarpnął za klamkę, buchnęła nań fala żaru, która go wewróciła. Z trudem zamknął drzwi i wtedy zaczął traktować sytuację poważniej. Miał jeszcze jedną drogę ucieczki: dach. Jego prywatny helikopter stał na Okęciu o kilka minut lotu. Umowa zobowiązywała pilota dyżurnego do znalezienia się w kabinie w ciągu kwadransa od wezwania. Ten cholerny budynek chyba wytrzyma 20 minut. Za to zapłacił pieprzone osiem milionów euro. Złapał zasięg. Dobrze, że działało chociaż to. Zadzwonił. Zaspany pilot obiecał przylecieć. Milioner poczuł się tyle dobrze, by jeszcze napić się drinka. Po kilku minutach jego wzrok przykuł przesączający się przez drzwi dym. Pożar rozprzestrzeniał się szybciej niż przypuszczał. Zabrał więc teczkę z dokumentami i osobną klatką schodową prowadzącą bezpośrednio z apartamentu wyszedł na dach. I tu przestraszył się nie na żarty. Płomienie wypełzły przez okna kondygnacji technicznej i w kilku miejscach lizały obramowanie dachu. Hałas pożaru i temperatura narastały z każdą chwilą. Coś potężnie huknęło, łoskot tłuczonego szkła niemal go ogłuszył. To wylatywały szyby opuszczonego przed chwilą penthouse'u. Jeszcze nie do końca zdawał sobie sprawę z tego, co go czeka. Przykleił się plecami do małej betonowej budowli, stanowiącej wyjście z klatki schodowej i ponownie próbował połączyć się z pilotem. Zasięg jednak się urwał zaczęło docierać do niego, że dach może okazać się pułapką bez wyjścia. Modlił się, by śmigłowiec przyleciał jak najszybciej. Obserwował z przerażeniem, jak pożoga całkiem otwarcie wychodzi na dach. Żar nie pozwalał oddychać. Powoli zaczął mieć pewność, że gigantyczna plama ognia i wywołane nią gwałtowne ruchy powietrza są zbyt wielkie, by śmigłowiec mógł zbliżyć się do budynku, nie ryzykując katastrofy. W końcu, gdy znów coś huknęło potężnie, gdy z trzech stron otoczyły go płomienie, zdał sobie sprawę, że pomoc nie nadejdzie nigdy. Miał tylko jedno wyjście, a właściwie dwa. Mógł skoczyć lub zginąć w płomieniach. Diabelska alternatywa. Trudno to sobie nawet wyobrazić. Od frontu, 120-metrowa przepaść, wiodąca na poziom ulicy przez półmrok rozjaśniony światłami wielkiego miasta. Na dole trochę gapiów, zadzierających głowę najwyżej jak się da, większość z pracującymi komórkami w wyciągniętych dłoniach. Upiorne, czerwone wozy straży pożarnej. Mrowisko szybko poruszających się postaci w hełmach i ognioodpornych kombinezonach. Za plecami posuwająca się, hucząca, złowroga ściana ognia. Nie mógł się zdecydować. Toczył nieprzytomnym wzrokiem dookoła, chwytając się ostatnich skrawków nadziei. Nie zwracał uwagi, że jest uwalany własnymi wydzielinami ustrojowymi, poparzony, na poły świadomy, na poły oszalały. Rozpaczliwie walczył o kolejny haust powietrza, pazurami wczepiając się w ostatnie sekundy życia. W końcu, gdy zapaliła się na nim koszula, gdy jego mózg w zasadzie przestał odbierać kolejne bodźce, wrzasnął w udręce, rozpędził się i skoczył. Dwadzieścia pięter niżej, czterdziestoletni ojciec dwóch córek i mąż pięknej, mądrej żony stał na krawędzi okna, które udało mu się z ogromnym trudem wybić. Mimo iż mieszkał sześćdziesiąt metrów nad powierzchnią gruntu, miał w umowie paragraf mówiący o dodatkowych wzmocnieniach antywłamaniowych i spoglądał w otchłań. Ziemia zdawała się być nieskończenie daleko. Słyszał dochodzący z głębi mieszkania płacz i rozpaczliwy krzyk trzech swoich kobiet, bez których jeszcze przed pół godziną był skłonny przysiąd, że to prawda, nie wyobrażał sobie życia. Teraz myślał tylko o sobie. Chciał mieć ten koszmar jak najszybciej za sobą. Liczył się on i tylko on. Reszta go nie obchodziła. Ze skamieniałym sercem dostrzegł wrzeszczące na cały głos ciało, ciągnące za sobą warkocz złożony z płomieni i jasnego dymu, które przemknęło mu w ułamku sekundy przed oczami i poleciało w dół. Doszedł do wniosku, że jeśli natychmiast nie pójdzie śladem desperata, nie zrobi tego nigdy. Przemknęło mu przez głowę, że tak musieli się czuć ludzie, wyrokiem sądu skazani na śmierć na stosie, tuż przed podpaleniem go przez kata. Potem przypomniał sobie zapierające dech w piersiach obrazki z 11 września 2001 roku i ludzi skaczących w przepaść z bliźniaczych wież. Nabrał w płuca powietrza i skoczył. Potem byli inni, nikt tak naprawdę nie wie ilu. Z całego budynku uratowanych zostało 36 osób, zamieszkujących niewyżej niż na szóstej kondygnacji. Strażacy wyciągnęli ich przez wybite okna za pomocą drabin i wysięgników. Trzy osoby zmarły później w szpitalu. Budynek płonął jeszcze kilka godzin, by nad ranem, gdy wschodzące słońce na dobre rozświetliło okolice, na oczach tysięcy gapiów i milionów ludzi zgromadzonych przed telewizorami, zawalić się w akompaniamencie upiornego huku i fali pyłu, który oblepił na centralną część śródmieścia. Smród spalenizny unosił się w powietrzu przez tygodnie. Bawaria Cruiser 46 płynęła kursem zachodnim. Jednostajny, pozbawiony częstych o tej porze roku zrywów, wschodni wiatr nadawał łodzi prędkość pięciu i pół węzła, nie zmuszając do większego wysiłku ani mocnego kadłuba, obliczonego na znacznie większe przeciążenia, ani sternika. Żagle pracowały równo. Ster, trzymany pewnymi dłońmi żeglarza, wyznaczał kurs prosto do portu. Jakub Tyszkiewicz obejrzał się. Nisko leżące, zamglone, jakby wycofane słońce wyraźnie zbierało się do snu. Na zachodzie gęstniały ciemne, burzowe chmury. Niebawem przyjdzie deszcz, wiatr nabierze mocy, niebo rozświetli się błyskawicami. Odruchowo ujął mocniej koło sterowe. Na wszelki wypadek. Wiedział, że burza nadciągnie nie wcześniej niż za 40 minut. Amerykanin obejrzał się również. Na jego nalanej, pokrytej kroplami potu twarzy pojawił się wyraz zaniepokojenia. Tłuste ciało spięło się, jakby w oczekiwaniu uderzenia. Złapie nas burza? Dopadnie nas, tak? zapytał. Jakub zdążył się już przyzwyczaić do ciężkiego południowego akcentu i zrozumiał pytanie. Nie zdążył jednak odpowiedzieć. Ubiegła go maja. Bez obaw, uśmiechnęła się. Gdy zacznie padać, będziesz przy drugim piwie. Nie ukoiło to obaw Amerykanina. Facet nazywał się Sherman i był w prostej linii potomkiem dowódców armii Unii w czasie wojny secesyjnej, czym zresztą chwalił się przy każdej okazji. Jakub nie za to go nie lubił, czego świadom relacji usługodawca, klient, starał się nie okazywać. Facet miał bajeczną fortunę, nie targował się o cenę i płacił gotówką. Miał więc pewne zalety. A że nader często okazywał się trudny do zniesienia, trafiali się i tacy klienci. Szybko się zbliżam zagulgotał jeszcze bardziej niezrozumiale Sherman. Takie chmury nie wróżą nic dobrego. Będzie wiało jak diabli. Powinieneś włączyć silnik. Chcę szybko dobić do brzegu. Maja uśmiechnęła się jeszcze szerzej. Nie musiała oglądać się na sternika, by odgadnąć, jaką ma opinię na temat dobrych rad udzielanych przez gościa. Uwierz mi, John, mamy co najmniej pół godziny, zanim zacznie wiać, powiedziała pewnym tonem. Za kwadrans będziemy w porcie. Powinniśmy im wierzyć, kochanie! stwierdziła Mary Sherman. Co najmniej o dwadzieścia lat młodsza od swojego męża, wyglądała na typową zdobycz znudzonego poprzednią żoną milionera. Bardzo atrakcyjna. I niezbyt inteligentna. Pierwsze wrażenie było jednak mylne. Mary kierowała się własnym rozumem i trzeźwym osądem rzeczywistości. Jakub poczuł do niej sympatię, odkąd weszła na pokład. Znają się na tym. John Sherman sapnął wściekle. Łypnął na Jakuba. Ten odpowiedział beznamiętnym spojrzeniem. Maja spojrzała na niego z niepokojem. Nie możesz w ten sposób traktować klientów. Wbijała mu do głowy, odkąd tylko zaczęli razem pływać. Nie możesz za każdym razem, gdy cię zdenerwują, dawać do zrozumienia, że nakarmisz nimi rekiny. Tu w zasadzie nie ma rekinów, odpowiadał bez przekonania, a ona uśmiechała się czule. Jeszcze przed rokiem tak właśnie by zareagował. Może nawet pół roku temu. Poszedłby na zwarcie. Teraz jednak udawało mu się traktować wybryki i zachcianki klientów z dystansem. Bywali zresztą gorsi od Johna Shermana. Niektórym wydawało się, że za pieniądze, obok łodzi i profesjonalnych umiejętności załogi, mogą kupić też charakter kapitana. Teraz Jakub powstrzymał się więc od komentarza, jednak silnika nie włączył. Patrzył wprost przed siebie, na rosnące z każdą chwilą zabudowania miasteczka rozpartego na wzgórzach otaczających port. Potem zerknął na maję i poczuł lekkie ciepło w żołądku. Chyba w końcu udało mu się dobić do swej prywatnej przystani. Jeszcze niedawno nie dopuszczał do siebie tej możliwości, a jednak, ta kobieta i to miejsce przyniosły mu ukojenie i spokój. Pierwszy szkwał dopadł ich pół mili przed celem. Gorący i suchy wiatr zaatakował niemal idealnie prostopadle do osi łodzi, od sterburty, niósł w sobie drobinki piachu, jakby wprost z Saharę. Silne uderzenie mocno przechyliło jacht. Jakub szybko poluzował szod grota, Maja zrobiła to samo z Genułą. Łódź zmniejszyła przechył, ale również wyraźnie przyspieszyła. Kolejny szkwał był mocniejszy i znacznie dłuższy. Płynęli z prędkością ośmiu węzłów i przyspieszali. Olinowanie jęczało pod naporem siły żywiołu. Mówiłem, wrzasnął Sherman. Genuła załopotała wściekle. Daleki grzmot gonił łódź basowym pomrukiem. Natychmiast włącz silnik. Musimy jak najszybciej znaleźć się w porcie. Jakub zignorował go. Mocniej zacisnął dłonie na kole sterowym i jeszcze bardziej poluzował szoty obu żagli. Jacht osiągnął prędkość jedenastu węzłów. Fale stały się wyższe. Piana z odkosów dziobowych biła prosto w twarz. Wkładał sporo wysiłku, by kontrując przechyły kołem sterowym, utrzymywać się na pożądanym kursie. Dawno nie czuł się tak dobrze. Zastanawiał się, czy nie zrefować żagli. Ocean bywał chimeryczny. Ładna pogoda potrafiła być fałszywa niczym polityk w trakcie kampanii wyborczej, w dziesięć minut zamieniając ocean w pułapkę bez wyjścia. Każde kolejne uderzenie wiatru mogło być na tyle silne, by wywrócić łódź. Nie ma nic głupszego niż stracić wart 100 tysięcy euro jacht, a może i życie o 200 metrów od portu. Zostawił jednak sprawy swemu biegowi. Nie zwracając uwagi na wściekłe posapywanie Shermana i coraz bardziej zaniepokojone spojrzenia jego żony, płynął prosto między główki falochronu. Kolejny, ostry, szkwał dodał mu jeszcze prędkości. Na teren portu wpłynął niczym na finiszu regat. Log pokazywał osiemnaście węzłów. Zrzuć Genuę, zakomenderował. Maja puściła żagiel w łopot i energicznie zakręciła kabestanem. Wielki trójkątny żagiel owinął się wokół sztagu, szybko zmniejszając powierzchnię natarcia wiatru. Bawaria wyraźnie zwolniła. Robili już tylko 12 węzłów. Jakub zrobił gwałtowny zwrot, postawił łódź równolegle do linii wiatru, Grot, główny żagiel jachtu, natychmiast wpadł w łopot. Poszły w ruch korby wspomagające kabestany. Mechanizm wsunął śniąco białą olbrzymią taflę dakronu do komory wokół masztu. Jakub włączył silnik, znów zrobił zwrot i z prędkością dwóch węzłów posterował ku marinie. Nie patrzył na Shermana. Przyglądał się ciemniejącemu z każdą chwilą niebu. Nie zauważył młodego, wysokiego mężczyzny stojącego w cieniu niewielkiego budynku, w którym urzędował Bosman. Gdy blisko metrowy jacht przybił do Kei i Maja wyskoczyła z cumą w ręku na kamienne płyty nabrzeża, człowiek ten wyjął z kieszeni komórkę. — Przypłynęli — powiedział. Jakub zerknął na odjeżdżający samochód i westchnął. Miał szczerą nadzieję, że widział Shermanów po raz ostatni w życiu. Maja poklepała go po ramieniu. Wiatr rozwiewał jej jasne włosy. Zagrzmiał. Dziękuję, powiedziała. Za co? Że nie wyrzuciłeś go za burtę. Odwzajemnił uśmiech. Ale wiesz, że on miał rację? Zapytała. Też nie bardzo rozumiem, dlaczego nie przeszedłeś na silnik. Kiwnął głową. Oczywiście, powinien tak zrobić. Atlantyk naprawdę bywa zdradliwy, nawet blisko brzegu. Zrzucenie żagli i dopłynięcie do portu na silniku Zredukowałoby ryzykowe wrotki właściwie do zera Żaden dyshonor, wszyscy tak robili Być może o to właśnie chodziło Gdzieś na dnie swojej osobowości tkwił w poprzednim życiu To się już nie powtórzy Odparł Przyznawał się do błędu, choć nie mówił tego wprost Znała go na tyle, by wiedzieć, że innej odpowiedzi nie uzyska I że raczej nie powiedział prawdy – Sklaruję łódź – zadeklarowała. – Razem sklarujemy. – Idź, idź – popchnęła go lekko. – Należy ci się szybki drink na tarasie. Pocałował ją. Na łodzi panował porządek. Nawet całodniowe niechlujstwo Sherman'a nie zdołało go w istotny sposób naruszyć. Wiedział, że ułożenie lin w bakistach i zebranie do worka pozostałości po obiedzie nie zajmie jej więcej niż dziesięć minut. Mogła to zrobić sama. Lubił przyjmować takie gesty, a ona lubiła je ofiarowywać. Przygotuję też dla ciebie, powiedział. Gin, tonik, cytryna i dwie kostki lodu, proszę. Wyskoczył na keję i ruszył w stronę wyjścia z portu. Marsz do domu stanowił rytuał. Dystans wymagający kwadransa niezbyt szybkiego marszu najczęściej pokonywał w czasie dwa razy dłuższym. Po drodze zawsze zatrzymywał się przed wiekowym kościółkiem i po prostu mu się przyglądał. Tym razem jednak stał krócej niż zwykle. Czuł silny wiatr na twarzy, a niebo robiło się coraz ciemniejsze. Kolejny raz złapał się na tym, że traktował to miejsce jak swoje. Dominujące z początku wrażenie obcości stopniowo bladło, nawet nie zauważył, kiedy minęło zupełnie. Jakiś czas temu, może rok, przestał się czuć obco. Tuż po śmierci Heleny bardzo cierpiał. Najgorszy kryzys przyszedł jednak w momencie, gdy na dobre dotarło do niego, że został sam z Lolkiem. Samotny ojciec z sześcioletnim synem. Uświadomił sobie, że właściwie nic o nim nie wie, że po prostu nie ma pojęcia o jego potrzebach. Każdego dnia stąpał po polu minowym. Był pewien, że sobie nie poradzi, że się nie nauczy. Zresztą do tej nauki często brakowało mu zapału. A jednak, stopniowo, krok po kroku, robiąc ogromną ilość błędów, posuwał się do przodu. Poznawał nawyki i pragnienia dziecka, aż w końcu dowiedział się o nim tyle, by każdy dzień nie stawał się wyzwaniem ponad siły. Uśmiechnął się na tę myśl. Mój Boże, ależ długą drogę przebył. Zerknął po raz ostatni na ozdobiony nadkruszonymi zębem czasu rzeźbami tym panon kościółka. Schował do kieszeni okulary, które mocniejsze od innych podmuch usiłował zerwać mu z głowy, po czym ruszył dalej, wkroczył na ganek domu, pogwizdując, otworzył drzwi, minął maleńki korytarzek, po czym zniknął w sypialni. Mężczyzna z komórką szedł w bezpiecznej odległości, ani na moment nie tracąc go z oczu. Człowiek obserwujący przybycie jachtu do portu, nie działał sam. Dwaj towarzysze od kilku godzin czekali w zaparkowanym kilka kilometrów od miasteczka samochodzie. Byli zawodowcami. Umieli poradzić sobie zarówno z nudą, jak i zmęczeniem. Życie i długotrwałe szkolenie nauczyło ich cierpliwości. Czekali w bezruchu. Upał dawał im się we znaki, ale przynajmniej wpadający przez otwarte okna niebieskiego sedana wiatr przyjemnie chłodził twarze. Siedzenie pasażera zajmował dobiegający pięćdziesiątki mężczyzna o sylwetce zdradzającej zamiłowanie do intensywnego wysiłku fizycznego i przypruszonych siwizną skroniach. Dowodził operacją i nie lubił zbyt dużo gadać. Kierowca, młodszy i wyższy, miał w twarzy coś złowrogiego i, co bardzo odpowiadało siwemu, był introwertycznym, milkliwym gburem. Pracowali razem po raz czwarty. Do tej pory nie popełnili zbyt wielu błędów. W kwestiach zawodowych mogli sobie zaufać. Obserwator zadzwonił i przekazał informację. Kierowca uruchomił silnik i w ciągu pięciu minut, nie przekraczając dozwolonej prędkości, pokonał dystans dzielący ich od domu Jakuba. Zaparkował samochód 100 metrów dalej, na sąsiedniej ulicy. Obserwator zameldował, że cel znalazł się w środku. Mężczyźni wysiedli bez pośpiechu. Przecięli wąską uliczkę, na której ku swej wielkiej uldze nie spotkali żadnego przypadkowego przechodnia i znaleźli się przy posesji oznaczonej numerem 6. Brama okazała się otwarta na oścież. Nikogo. Cisza i spokój. Dalekie pomruki burzy. Ostrożnie przemierzyli dziedziniec. Siwy położył dłoń na klamce. Drzwi uchyliły się bezgłośnie. Jakub Tyszkiewicz, co było powszechnym zwyczajem w tym rejonie Portugalii, nie miał zwyczaju używać klucza. Weszli. Starszy z intruzów trzymał już w dłoni Zigzawera z tłumikiem. Bardzo lubił ten ciężki, niezawodny pistolet. Mimo wielu prób jakoś nie mógł się przekonać do napoły plastikowego gloka. Młodszy posługiwał się wyposażonym w kolimator pistoletem maszynowym Uzi w wytłumionej wersji. Wśród niektórych specjalistów broń ta uchodziła za lepsze narzędzie do walki w pomieszczeniach niż legendarny Hechler und Koch MP5. Wewnątrz panował przyjemny chłód, którego źródło stanowiła, jak w większości miejscowych domów, wyłożona kamiennymi płytami podłoga. Niewielki salonik czarował jaskrawymi kolorami poduszek, obić mebli i wiszących na ścianach obrazów. Kanapa, dwa fotele, niewielki stolik. Drugi większy pod ścianą w części jadalnej. W rogu telewizor, pod nim sprzęt stereo, kilka solidnie wypchanych szafek na oldschoolowe już kompakty, osobny regalik z winylami. Zamożność, ale podparta dobrym gustem. W domu panowała cisza, zakłócana tylko sennym brzęczeniem much. Burza najwyraźniej zrezygnowała z atakowania miasteczka i popędziła dalej na wschód. Niebo stało się jaśniejsze. Ucichły pomruki wyładowań. Słońce pomału układało się do snu w leniwie szumiących falach oceanu. Panował sielankowy spokój. Obaj mężczyźni nie lubili takiego spokoju ani takiej ciszy. Rozdzielili się bez słowa. Młodszy dokończył sprawdzanie salonu, jednak za barkiem oddzielającym przestrzeń kuchenną od wypoczynkowej nie znalazł nikogo. Stanął w progu. Słyszał tylko kroki swego kompana nic więcej. Siwy w tym czasie znalazł się w wąskim korytarzu prowadzącym do prywatnej części domu. Drzwi jednego z pokoi były otwarte. Skarpetki i piłkarskie spodenki na podłodze, plakaty na ścianach, gamingowy fotel, niedbale rzucone na biurko słuchawki z mikrofonem, stacjonarny komputer połączony z wielkim ekranem, typowe królestwo nastolatka. Tu również panowała cisza. Do sprawdzenia pozostały dwie sypialnie. Niemal bezszelestnie znalazł się w pierwszej. Dochodzący z salonu nagły jęk bólu i głuchy łomot poderwały go do biegu. Jak na instytucję państwową, pomieszczenie, choć niewielkie i o wyraźnie użytkowym przeznaczeniu, urządzone zostało z dbałością o zapewnienie użytkownikom komfortu pracy – Ściany, wytłumione specjalną dźwiękoszczelną tapetą, miały przyjemny, ciepły kolor. Konferencyjne fotele zapewniały wygodę, pozwalającą bez bólu tyłka spędzić w nich długie godziny odpraw i narad. Na ścianie jeden duży i trzy mniejsze ekrany. Rzutnik o wysokiej rozdzielczości. Multifunkcyjna drukarka. Sprzęt do bezpiecznych wideokonferencji. Barek z przekąskami, elektryczny czajnik i ciśnieniowy ekspres. Pułkownik Jan Tolak, szef zespołu, czynił honory domu. Osobiście przygotował i postawił na stole wielki dzbanek czarny jak smoła kawy, a także cukierniczkę. Większość ludzi stawiała nam moc kosztem jakości. Słodzili wieloma łyżeczkami cukru, zabijając smak, ale utrzymując się na obrotach. O wynagrodzeniu za liczne nadgodziny nikt nawet nie wspominał. Kolak pełnił funkcję zastępcy szefa służby kontrwywiadu wojskowego. Z formalnego punktu widzenia nadzorowanie śledztwa w sprawie podpalenia wieżowca nie należało do jego obowiązków. Kondrwywiad miał swoje zadania. Pułkownik jednak o czym oprócz zgromadzonych w tym pokoju ludzi wiedziało tylko kilku tajemniczonych, stał na czele utworzonej przez premiera międzyresortowej grupy zadaniowej koordynującej działania poszczególnych służb odpowiedzialnych za szeroko rozumiane bezpieczeństwo państwa. Grupa uzyskała pewne kompetencje wykonawcze, choć formalnie, samodzielnie działań operacyjnych nie prowadziła. Tolak jednak, naginając pełnomocnictwa i umiejętnie wykorzystując nabyte latami doświadczenie w lawirowaniu, w gąszczu przepisów i kompetencji resortów, wypracował sobie sporą swobodę działania. Jednym z jej przejawów była możliwość zatrudnienia odpowiedniego personelu. Tolak bez wahania sięgnął po sprawdzonych, na przykład podczas przeprowadzonej przed blisko trzema laty operacji kijowskiej ludzi – Kike, Krzeptowskiego i Ferenca. Reszta gdzie? zapytał. Nie tłumaczą mi się, odrzekł Smotrycz, szef działu analiz wywiadowczych. Oferowanej przez szefa kawy nie tknął. Siorbiąc okropnie pił jakąś śmierdzącą miksturę nieokreślonego koloru, którą osobiście przygotował w pomieszczeniu socjalnym. Tolak nawet nie zdążył się zrobić zły. Pisnął elektroniczny zamek. Do pokoju wszedł Ferenc. Zaraz po nim kika z grymasem cierpienia na twarzy, którego mimo wysiłków nie potrafiła do końca ukryć. Nabyta niemal przed trzema laty ciężka rana wciąż nie zagoiła się do końca. Poruszanie się nadal sprawiało dziewczynie niemało kłopotów. Nikt jednak nigdy nie słyszałby się skarżyła. Krzeptowski spojrzał na nią z nieukrywaną sympatią. Odpowiedziała tym samym. Kijów i cierpienie mocno ich zbliżyły. Wszyscy? Upewnił się tolak. Jazda, co wiemy, Kika otworzyła laptopa. Formalnie nadal zatrudniona w centralnym biurze śledczym policji, w zespole odpowiadała za kontakty z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, policją i resztą podległych resortowi służb, między innymi strażą pożarną. Postępowanie jest w toku, ale już na tym etapie można powiedzieć, że mamy do czynienia z podpaleniem, stwierdziła śledczy musieli mieć pewność w tak wstępnej fazie dochodzenia równie kategoryczne stwierdzenia padały rzadko. Tym razem było inaczej. Po tej trudnej do wyobrażenia katastrofie, która doprowadziła do śmierci wielu osób i całkowitego zniszczenia budynku, rząd stworzył zespół dochodzeniowy powołany wyłącznie do wyjaśnienia tej sprawy. W jego skład weszli najlepsi specjaliści z policji, straży pożarnej, kontrwywiadu oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dostali jedno zadanie zbadanie przyczyn i ustalenie, czy był to akt sabotażu lub terroryzmu. W pierwszym kroku Straż Pożarna i policja odizolowały miejsce zdarzenia od reszty miasta. Wykonano setki zdjęć i filmów, pobrano próbki materiałów budowlanych oraz konstrukcji noszących ślady ognia, a także zabezpieczono fragmenty instalacji elektrycznych i gazowych. Zebrano również próbki powietrza, aby sprawdzić obecność substancji chemicznych, mogących świadczyć o podpaleniu obiektu. W laboratoriach kryminalistycznych przeprowadzono analizy próbek, szukając śladów przyspieszaczy ognia. Tym określeniem strażacy nazywali substancję przyspieszającą wzrost temperatury pożaru. Im wyższa temperatura płomieni, tym pożar szybciej się rozprzestrzenia i coraz mniej materiałów jest w stanie stawić mu opór. Jako przyspieszacz można wykorzystać benzynę, naftę czy alkohol. Jeśli podpalaczowi na przykład zależy, by pożar objął cały budynek, zanim przyjedzie straż pożarna, musi już na samym początku stworzyć warunki do osiągnięcia przez ogień maksymalnie wysokiej temperatury i zapewnić mu jak największy dopływ tlenu. Jeśli ogień ma zapewnione paliwo i powietrze, nic go nie zatrzyma. Równocześnie prowadzono przesłuchania świadków. Kilku ocalałych mieszkańców zauważyło obce osoby kręcące się wokół budynku na kilka dni przed pożarem. Sądzili jednak, że widzieli dostawców cateringu lub pracowników serwisu sprzątającego. Niektórzy zgłosili dziwne przerwy w dostawach prądu i gazu, które mogły być próbami przygotowania do zamachu. W budynku zastosowano supernowoczesne systemy przeciwpożarowe. Czujniki dymu i temperatury na korytarzach, w windach i samych apartamentach. Dwa niezależne od siebie systemy spryskiwaczy, automatyczne gaśnice proszkowe, ciągnęła Kika. Tuż przed wybuchem pożaru schakowano system i zablokowano go. Automatyka nie zadziałała. Ktoś dobrze wiedział, co robi. Być może miał dostęp do dokumentacji budynku. Tolak niczego innego się nie spodziewał. Od pierwszej informacji o pożarze był przekonany, że nie ma do czynienia ani ze zbiegiem nieszczęśliwych okoliczności, ani z działaniem amatora czy szaleńca. W dodatku, kontynuowała Kika, pożar wybuchł w trzech miejscach jednocześnie na pierwszym, dwudziestym i przedostatnim piętrze. Wyraźnie chodziło o to, żeby odciąć drogi ucieczki mieszkańcom maksymalizacja ilości ofiar mruknął Ferenc. W zespole reprezentował wywiad wojskowy. Jego znajomość z tolakiem nie zaczęła się od wzajemnej sympatii przeciwnie, od oskarżeń i podejrzeń o zdradę. Potem było jednak coraz lepiej. Tolak cenił kapitana za elastyczny umysł, a także ośli upór, pozwalający doprowadzić do końca przynajmniej niektóre hipotetycznie przegrane sprawy. Niestety tak to wygląda, przytaknęła Kika. W pozostałościach po pożarze wykryto ślady przyspieszacza, co jednoznacznie wskazuje na celowe działanie. Wysokooktanowa benzyna w kartonach nasączonych z tearynu i bardzo proste zapalniki czasowe. Krzeptowski pokiwał głową. Przestępcy chcieli zniszczyć dowody rzeczowe. Kartonowe pojemniki zostały nasączone z tearynu, by benzyna nie przesiąkła przez papier do czasu detonacji. Potem wszystko. Paliwo, zapalnik, karton i uszczelniacz miał zniknąć bez śladu w piekle pożogi. Teoretycznie. Doświadczeni specjaliści wiedzą, że w ogniu nic nie ginie bez śladu. Pogorzelisko potrafi bardzo zajmująco opowiadać. Trzeba tylko rozumieć jego język. Polskie państwo, które w wielu aspektach życia nie radziło sobie zbyt dobrze, potrafiło przez trzy i pół dekady dorobić się fachowców od badania katastrof związanych z ogniem na najwyższym światowym poziomie. Na miejscu pracowali ludzie, którzy język pożaru poznali bardzo dobrze i potrafili zadawać właściwe pytania. Ponieważ nie zadziałał ani system ostrzegawczy, ani sprinklery, pożary bo mówię o trzech ogniskach zdołały objąć mniej więcej po pół piętra każdy. Zanim jeden z mieszkańców trzeciej kondygnacji poczuł dym, wyjrzał na korytarz, zaniepokoił się i zadzwonił pod 911. Można powiedzieć, że ci, którzy przeżyli, mieli szczęście, że trafiło na tego faceta. Podobno 9 na 10 osób, zwłaszcza nieco młodszych, czekałoby aż zadziała system. Uważaliby, że po to wydali kupę pieniędzy, żeby nie musieć się martwić takimi rzeczami jak pożar, bo nad wszystkim czuwa oprogramowanie. Tym razem czujny okazał się gość, który nie ufał wszechwładzy elektroniki, więc nie czekał, tylko zadzwonił po strażaków. Torak nalał sobie kawy, po czym wsypał do kubka trzy łyżeczki cukru. Dobra, podsumował mieszając, na razie wiemy, że mamy do czynienia z podpaleniem. Nie ruszymy dalej, jeśli nie będziemy wiedzieli, jak to zrobili i kto mógł im pomóc. Mówię oni, bo wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to robota dla zespołu. Boguś? Porucznik Bogusław Burchart był stosunkowo świeżym nabytkiem zespołu. Przyszedł za BW, Nie obrażał się na dźwięk słowa abwera. Krążyła złośliwa plotka, że fakt ten stanowił główne kryterium, na podstawie którego tolak go przyjął. Może z tego powodu nadal nie czuł się w zespole pewnie. Poza wszystkim nie lubił, gdy szef mówił do niego per Boguś. Zerknął na ekran laptopa. Tak, chrząknął. Kwestiami kryminalnymi zajmuje się moja firma na spółkę z CBS-iem. Śledztwo prowadzone jest pod kątem wykrycia sprawców. Kwestia motywu zostanie ustalona później. Dlaczego? Chciał widzieć Krzeptowski. Śledczy przyjęli, że oprócz elementów wojny hybrydowej, gdzie motywacja i czynniki sprawcze są oczywiste, możliwe są także motywy terroru ideologicznego lub po prostu kryminalnego. Krzeptowski skrzywił się, upodobniając swoją w kamieniu ciosaną ogorzałą twarz do wizerunku potwora z kreskówek. Miał szczere przekonanie, że gadanie o terrorze kryminalnym czy religijnym jest stratą czasu. Myślał tak. Pożar wieżowca jest tylko przygrywką, początkiem wielkiej awantury. Najgorsze przed nami. Przeciwnicy, kimkolwiek są, dołożą do pieca aż miło, przypieprzą jak jeszcze nigdy. A my wszyscy, żołnierze walczący na pierwszej linii frontu o święty spokój dla siebie, bliskich i kraju, wpadniemy w największe gówno od czasów powstania warszawskiego i jałty. Nie wszyscy tę walkę przeżyją. Szkoda czasu na badanie tropów, której tak do niczego nie doprowadzą. Trzeba się przygotować do prawdziwej wojny. Nie zdradzał się z tymi myślami. Atmosfera ostatnich dni i bez tego była wystarczająco ponura. Patrzył na szefa i szczerze mu współczuł. Tolak przez dwa tygodnie postarzał się o kilka lat. A więc tak. Burkhardt poprawił spadające z nosa druciane okulary. Wyglądał jak niezbyt pewny siebie student siedzący naprzeciw profesora, oblewającego 90% egzaminowanych. Sprawdzono zapis zarówno wewnętrznych kamer monitoringu apartamentowca, otoczenia sfilmowanego przez kamery miejskie umieszczone w okolicy, jak i na kilku pobliskich budynkach. Kamer wewnętrznych? zapytał Ferenc. Zapis ocalał? Ocalała kopia. Odparł porucznik. System miał zdublowany zapis. Serwer główny znajdował się w centrum monitorowania wewnątrz budynku na poziomie -1. Tam ogień, co prawda, nie dotarł, ale urządzenia zostały zniszczone przez wysoką temperaturę. System jednak przesyłał obraz światłowodem do siedziby firmy ochroniarskiej, gdzie został zapisany na serwerze zapasowym. Kopia jest w tej chwili analizowana. Dostaniemy kopię tej kopii? Burkhard zaczerwienił się i pokręcił głową. Nie chcieli mi udostępnić, westchnął. Powiedzieli, że poinformują nas o rezultatach. Tolak zabębnił palcami po stole. Dzień jak codzień. Wszystko trzeba wyszarpywać zębami. Zadzwonię do Czerwińskiego, burknął. Zastępca szefa Centralnego Biura Śledczego, podinspektor Ryszard Czerwiński, nadzorował śledztwo z ramienia policji. Tolak miał z nim dobre relacje. Czerwiński reprezentował starą szkołę. Nadawali na jednych falach. Ja, tobie, ty mnie. Wszyscy jakoś się pożywimy. Dalej. Nieoficjalnie udało mi się dowiedzieć, ciągnął przedstawiciel ABW, że obraz najprawdopodobniej został zmanipulowany. Technik odkrył pewne ślady montażu. Bardzo profesjonalnego, ale jednak. Tylko, że powiedział mi to prywatnie. Przyjmij zapewnik, że chłopcy zmontowali film, wtrącił Krzeptowski. Dobrze przygotowali się do roboty. Żeby podłożyć ładunki, jakoś musieli wejść do budynku. Wejścia są monitorowane, więc wkleili film, na którym nic się nie działo. Muszę wiedzieć, co to za system, odezwał się Smotrycz, ale ja bym w budynku tej klasy nie montował softu bez funkcji powiadomień o próbie sabotażu. Do każdego komputera można się dostać, upierał się wielki góral. Poważnie? Smotrycz spojrzał na niego bez uśmiechu. Chętnie posłucham. Kika parsknęła. Stosunki między tymi dwoma facetami nie były łatwe do rozszyfrowania dla kogoś, kto nie wiedział, ile razem przeszli. Byli najbliższymi sobie ludźmi w zespole, choć czasem sprawiali wrażenie za przysięgłych wrogów. Mimo dzielących ich różnic, mogli na sobie polegać. Mów dalej, Boguś nakazał Tolak. Ustalono, że pożar wybuchł około 3.20 nad ranem. Ładunki zostały podłożone wieczorem poprzedniego dnia. W których miejscach? Na każdym piętrze znajduje się pomieszczenie techniczne. Przedostatnie piętro całe jest zajęte przez instalację. Tam. W budynku jest ochrona. Niczego nie zauważyła? Wstępne ustalenia mówią, że nie. Kiedy ochroniarze skończyli zmianę, drążył Krzeptowski. Burhart kliknął kilka razy myszką. Pierwsza zmiana, ósma rano, czwarta po południu. Druga, czwarta po południu, północ. Trzecia, północ, ósma rano. Chcę mieć dostęp do listy gości z drugiej zmiany. Z pierwszej też. Wyślę ci na maila. Kto może wejść do pomieszczeń technicznych? Ochrona i firmy konserwujące sprzęt. Pracownik firmy musi być wcześniej zapowiedziany i zawsze towarzyszy mu ochroniarz. No okej. Okay. Chcę listę firm. — Poproszę. — Na wczoraj. Na stole zaczęła podskakiwać komórka tolaka. Szef zespołu uczynił pewien wysiłek, by przybrać przepraszający wyraz twarzy, po czym odebrał połączenie. Słuchał przez chwilę uważnie, po czym sposępniał. — Dzwonił twój szef, — powiedział, patrząc na Burharda. — Dostali cynk od informatora. Jest namiar na grupę, która najprawdopodobniej stoi za podpaleniem. — Jazda, zbieramy się. Jakub zauważył obserwatora podczas kontemplacji fasady kościółka. W pierwszej chwili nie dostrzegł w nim niczego nadzwyczajnego. Po drugiej stronie ulicy, skryty w cieniu wiekowego drzewa, stał zwykły trzydziestolatek ubrany w jasną koszulę i lniane spodnie. Nie wyróżniał się wzrostem ani muskularną sylwetką. Połowę twarzy skrył za okularami przeciwsłonecznymi, jak niemal wszyscy. Jakub znał z widzenia mieszkańców. Rozpoznał w nim obcego. To nadal nic nadzwyczajnego. Miasteczko leżało, co prawda, na peryferiach głównych szlaków, ale od czasu do czasu zaglądali tu przecież turyści, by delektować się spokojem, szumem morza i doskonałą kawą serwowaną na rynku przez wiekowego Jorge Gonzalvesa. Jednak w zwyczajności nieznajomego, Jakub dostrzegł pewne charakterystyczne dla profesjonalistów cechy: spokój. Cierpliwość, umiejętność zajęcia pozycji umożliwiającej śledzenie obiektu. Ruszył w stronę domu. W szybie kościółka zauważył, że mężczyzna niespiesznie porzucił swoje stanowisko. Jakub nie oglądał się, miał jednak całkowitą pewność, że mężczyzna podąża za nim. Zerknął w górę. Wysoko na granicy widzialności unosił się dron. Mógł tam się znaleźć przypadkiem, jednak życie nauczyło Jakuba nie wierzyć w przypadki. Prawdopodobnie śledził go nie jeden człowiek, a zespół. Zatem gdzieś niedaleko, zapewne w zaparkowanej na poboczu drogi furgonetce z przyciemnionymi szybami, znajdował się operator. Błanojcz Kuba, usłyszał. Podniósł wzrok. Z naprzeciwka nadchodziła pani Rocha, jak zawsze życzliwie uśmiechnięta i jak zawsze nigdzie się nie śpiesząca Błanojcz Wizinio odwzajemnił uśmiech. I wydłużył krok. Samotna sąsiadka, osoba mająca nieograniczone ilości wolnego czasu, zawsze niezmiennie chętnie stawała na pogaduszki. Zwykle nie opuszczał okazji, by poćwiczyć portugalską gramatykę i akcent. Nie tym razem. Kobieta nie zrozumiała aluzji. Cruzeiro de novo? zapytała, zatrzymując się. Sim bąknął no. El tenio kir, sin iż to kompresa. Zostawił ją za sobą rozczarowaną. Właśnie się zadłużył. Był kobiecie winien kwiaty co najmniej. Zawsze okazywała mu życzliwość, która szybko przerodziła się w zażyłość. Wiele razy oferowała pomoc, a on, nim jeszcze poznał Maję, kilkakrotnie skorzystał z propozycji, oddając syna pod jej opiekę. Pani Rocha lolka uwielbiała, z wzajemnością, traktując go jak własnego wnuka. Skręcił w swoją uliczkę opadającą łagodnie w dół, ku oceanowi. Myślał nad kolejnymi krokami. Właściwie powinien odciągnąć intruzów od domu i starać się ich zgubić, choć nie sprzyjała temu lekko pagórkowata, pozbawiona roślinności okolica. Z drugiej strony mógł się założyć, że doskonale znali jego adres, więc zgubienie ich niczego nie rozwiąże. Pozostawało przyjąć nieproszonych gości na swoim terenie. I na swoich warunkach. Problem w tym, że podczas ostatniej wizyty na strzelnicy, jego Beretta, nielegalna, choć był właścicielem nieruchomości oraz stałym rezydentem państwa portugalskiego, a także płacił tu podatki, obawiał się wszczynać oficjalną procedurę uzyskania pozwolenia na broń. Zwłaszcza że okazała się dość skomplikowana i z reguły nie uznawała prawa do samoobrony jako wystarczającego powodu do przyznania pozwolenia. Po prostu nie chciałby władze zbyt wnikliwie interesowały się jego dawnym życiem. Zacięła się i mimo pomocy nie dawała się odblokować. Zostawił ją więc, bo właściciel Gilberto, niedźwiedziowaty i jovialny specjalz na emeryturze, z którym Jakub momentalnie złapał wspólny język i który wykazywał dużo zrozumienia dla powściągliwości klienta w kwestii legalnego posiadania broni, zaoferował, że pokombinuje i może usunie zacięcie. Jakub oczywiście chętnie skorzystał z propozycji. Już od dłuższego czasu czuł się bezpiecznie. Konieczność odgradzania się od świata barierami ostrożności osłabła. W kontaktach z ludźmi był powściągliwy. Uważał, co mówi na swój temat i nie zwracał na siebie uwagi, ale żył spokojnie, licząc na to, że świat o nim zapomniał. Do dziś. Lolek nocował u kolegi, i Jakub nie musiał się martwić o jego bezpieczeństwo. Natomiast Maja zjawi się za dziesięć minut. Kwadrans najwyżej. Miał 15 minut, by rozwiązać problem. Plan powstał szybko i był bardzo prosty. Jakub wkroczył na ganek, pogwizdując. Bez troski, nastrój, w którego okazywanie włożył niemało wysiłku, zniknął natychmiast za progiem. Dwoma susami przebiegł przez połączony z kuchnią salonik, wpadł do korytarza. Wizyta w sypialni zajęła mu pół minuty. Gdy ją opuścił. W dłoni trzymał policyjny taser. Urządzenie pozwalające razić prądem zarówno za pomocą wystrzeliwanych na dystans kilku metrów elektrod, jak i w bezpośrednim kontakcie. O skuteczność się nie martwił. Uderzenie 50 tysięcy voltów było w stanie obezwładnić każdego przeciwnika. Wrócił do korytarza, wszedł do wnękowej szafy i zamknął za sobą drzwi. Mebel został wykonany na podstawie projektu, sporządzonego przez Jakuba, i w założeniu miał pełnić rolę prymitywnego pani krumu. Przesuwane drewniane drzwi wyglądały zwyczajnie, ale zostały wzmocnione stalową płytą. Od wewnątrz dawało się je zamknąć dwoma mocnymi ryglami. Szafa z racji usytuowania i konstrukcji nie nadawała się oczywiście do powstrzymania zorganizowanego ataku, pozwalała jednak choćby tymczasowo ukryć się przed intruzami i wezwać pomoc. Na półce leżał zawsze naładowany telefon komórkowy, a także, na wszelki wypadek, przycisk wysyłający kablem sygnał do centrali pobliskiej firmy ochroniarskiej. Zerknął na zamontowany w rogu szafy sześciocalowy wyświetlacz, połączony z dwiema bezprzewodowymi, ukrytymi kamerami, obserwującymi część salonu i wejście do korytarza oraz prywatną część domu. Usłyszał ciche kroki. Na ekranie pojawił się mężczyzna. Zigzauera trzymał oburącz, poruszał się ostrożnie, w każdej chwili gotów do ataku lub obrony. Minął wstrzymującego oddech gospodarza i poszedł dalej. Zniknął w pokoju Lolka. Jakub zrezygnował z zamiaru powiadamiania ochroniarzy. Czekał. Przyjął, że mężczyzna nie jest sam, choćby obserwator z ulicy mógł zamienić się w egzekutora. Tego typu zlecenia skuteczniej wykonuje się w zespole doczekał się. Jednak drugi z napastników to nie był facet podążający za Jakubem od kościoła. O ile wcześniej Tyszkiewicz miał wątłą nadzieję, że cała sprawa jest nieporozumieniem, o tyle teraz wiedział już na pewno, że wytoczono przeciw niemu potężne działa. I przeciwnik, kimkolwiek jest, nie zlekceważył go, o czym świadczyło co najmniej czterech. Obserwator, pilot drona i dwóch strzelców, członków teamu. Uzbrojony w pistolet maszynowy napastnik, młodszy i wyglądający na znacznie silniejszego od swego towarzysza stał na progu salonu. Nie patrzył w stronę korytarzyka, lustrował salon z aneksem kuchennym. Tyszkiewicz najciszej jak potrafił odsunął rygiel. Wokół kamery ponownie pojawił się starszy z intruzów i ponownie zniknął, tym razem w pierwszej sypialni. Jakub pchnął drzwi szafy, wyskoczył na zewnątrz, już nie dbając o hałas. Wycelował, nacisnął spust. Strzałki, ciągnąc z sobą rozwijające się sprężynowato przewody, wbiły się w udo młodszego mężczyzny. Facet jęknął i zwalił się z łomotem na podłogę, na której pozostanie przez co najmniej minutę niegroźniejszy od przedszkolaka. Jakub szarpnął taserem, pozbył się przewodów i odwrócił się. Starszy z napastników właśnie wypadał z sypialni. Jakub odbił się z obu nóg i skoczył szczupakiem. Mężczyzna był piekielnie szybki. Miał zbyt mało czasu, by strzelić. Lewą ręką zdążył jednak instynktownie zmienić trajektorię ruchu pędzącego niczym taran ciała. Jakub upadł na wyłożoną ceramicznymi płytkami podłogę. Prawe ramię zaczęło palić ogniem. Ból na moment go sparaliżował. Nie wyłączył jednak myślenia. Doświadczenie kazało mu zignorować skutki uderzenia i przejść do działania. Leżąc kopnął mocno, trafił w kostkę napastnika, żałując, że ma na sobie lekkie tenisówki, a nie ciężkie zimowe buty trekkingowe, co oczywiście byłoby absurdem w rozjaśnionej wiosną Portugalii, ale i tak efekt osiągnął. Facet jęknął i stracił całą sekundę na odzyskanie równowagi. Jakub odbił się prawą nogą od ściany, pojechał na plecach w stronę intruza i przytknął mu taser do łydki. Nacisnął spust. Syknęło. Siwowłosy szarpnął się w tył, ale mięśnie już nie bardzo go słuchały. Upadł na podbogę. Jakub przyłożył paralizator ponownie, tym razem gdzieś na wysokości klatki piersiowej. Gość miał na sobie kamizelkę, jednak wstrząs był dostatecznie silny, by go unieruchomić. Jakub sięgnął po zygzala. Po chwili stał na nogach z bronią w ręku. Póki co panował nad sytuacją. Popędził do sypialni. W szafce, na samym dnie, leżał pęk plastikowych trytytek. Siwy nie stawiał oporu. Przyglądał się tylko gospodarzowi wzrokiem, w którym dominował szok. Jakubowi jakoś nie przyszło do głowy, by więźnia traktować zgodnie z zasadami humanitaryzmu. Plastikową taśmę zacisnął na wygiętych do tyłu dłoniach mężczyzny tak mocno, jak mógł. Drugą trytypką równie mocno ścisnął kostki napastnika. Empatia musiała poczekać na inną okazję. Szybkim krokiem wpadł do salonu. Młodszy z mężczyzn, najwyraźniej odporniejszy od kompana, pełzł w stronę pistoletu maszynowego, który wyleciał mu z rąk podczas upadku. Był już niedaleko. Jakub kopnął MP5 z Hukiem poleciała w kąt salonu. Kolejny kopniak, mocniejszy, zadany ze znacznie większą pasją i siłą, poszedł w głowę młodego. Tyszkiewicz poczuł, że boli go duży palec prawej nogi, ale przynajmniej facet jęknął i stracił przytomność. Jakub podniósł pistolet maszynowy, przewiesił go przez plecy, spojrzał na wiszący na ścianie zegar. Miał najwyżej dziesięć minut, choć raczej osiem lub sześć do przyjścia Mai. Musiał do tego czasu posprzątać bałagan. Ostatnie, czego chciał, to wymyślanie powodów obecności uzbrojonych zabójców w ich domu. Zmienił kartridż w paralizatorze, zakneblował obu mężczyzn i, stękając z wysiłku, korzystając z bocznego wejścia, zawlokł pierwszego z nich do samochodu. Drewniana wiata garażowa stała z boku. Całe szczęście wyglądała, jakby należała do sąsiedniego domu. I wiata, i przejście do niej w całości obrosły dzikim winem. Jakub liczył na to, że zarośla osłonią go przed kamerą drona. Po przeprowadzonej szybkiej ilustracji wnętrza domu i kolejnym kursie z więźniem, ruszył na południe, w stronę dużej drogi N109. Nie zamierzał do niej dojeżdżać. Obaj jeńcy, których ponownie potraktował, tym razem profilaktycznie, krótkim wyładowaniem tasera, leżeli w bagażniku stłoczeni niczym śledzie w beczce, walcząc z bólem i oszołomieniem. Zaraz za miasteczkiem rozpoczęły się typowe pustkowia północnej części portugalskiego interioru. Rzadka roślinność, płaski teren, stojące w dużej odległości od siebie zabudowania, niekiedy podupadające fabryczki czy punkty usługowe. Żadnych gór, rozpadlin, rwących rzek. Cztery kilometry do przejechania. Zwolnił. Dziurawa i wąska droga nie stała się przez to bardziej komfortowa, ale przynajmniej samochód przestał jęczeć. Ponadto ostatnie, czego potrzebował, to patrol policji zatrzymujący go za przekroczenie prędkości. Miał też inny powód wolnej jazdy. Ważniejszy. Zerknął w lusterko. W porządku. Zaryzykuję. Wybrał pierwszy numer z listy. Gotowy? zapytała Maja. Nie możesz się doczekać? Jak zwykle, odparł. Ale muszę ci się do czegoś przyznać. Starzeje się. Śmiech dziewczyny brzmiał szczerze i przyjaźnie. Też mi nowość. Widać to coraz częściej. O co chodzi tym razem? Mogłaś przynajmniej zaprzeczyć, droczył się, czując jak pot spływa mu po skroni. Muszę coś załatwić. Wyszedłem z domu i zapomniałem zostawić ci kluczy. Nic nie mówiłeś. Wyczuł w jej głosie ostrożność. Nienawidził jej okłamywać. Będę za godzinę, maksymalnie za dwie. Wszystko wytłumaczę. Bardzo cię przepraszam. Milczała przez chwilę. Coś się stało? Nie. Jakże się starał, by brzmieć szczerze. Posiedź w porcie albo idź do Jorgego. Przepraszam, naprawdę. O co chodzi? Lolek, dobrze. Przerwała mu. Ona również nie znosiła, gdy ją okłamywał. Nie zamierzała mu pozwolić brnąć dalej. Powiesz mi po powrocie, dobrze? Dawała mu szansę. Poczuł ulgę. Jasne. Cześć. Rozłączył się. Usłyszał stłumiony hałas, kopnięcie, który z jego więźniów zaczynał odzyskiwać formę. Skręcił w lewo. Hałas powtórzył się, tym razem znacznie głośniejszy, a potem jeszcze jeden. Samochód kołysał się na nierównościach dziurawej żwirowej drogi. Jakub mocniej wcisnął pedał gazu. Resory protestowały. Huk zamienił się w kanonadę. Jeden z mężczyzn próbował wykopać zamek bagażnika. Dotarł do starego, dawno opuszczonego magazynu. Wjechał do środka przez na wpół uchylone zardzewiałe wrota i zatrzymał wóz. Hałas nie ustawał. Tyle że teraz został wzmocniony przez dudniący pogłos wielkiej hali. Tyszkiewicz wysiadł, chwycił mocno rękojeść tasera, podszedł do bagażnika i otworzył go. Atak był szybki. Ale Jakub zdążył się uchylić, więc but młodszego z mężczyzn minął jego głowę o włos. Napastnik wyprysnął ze środka, jak na sprężenie, dając dowód siły i niemałych umiejętności akrobatycznych. Jakimś cudem, zapewne z pomocą towarzysza, udało mu się uwolnić z więzów nogi. Nim Jakub zdążył podnieść broń, mężczyzna stał pewnie na ziemi i szykował się do ponownego kopnięcia. Dla własnego bezpieczeństwa Tyszkiewicz powinien strzelać ze zdobycznego pistoletu, ostudzić na dobre zapały napastników i złamać ich wolę oporu. Wolał jednak załatwić sprawę bezkrwawo. Nadal nie miał do końca pomysłu, co z nimi zrobić po przesłuchaniu. Jakoś instynktownie czuł, że nie powinni nosić na ciele śladów przemocy. Strzelił. Strzałki wbiły się w bluzę napastnika. Jakub przytrzymał spust. Facet zgasł, po czym zwalił się na ziemię. — Będziesz fikał? — zapytał Tyszkiewicz po angielsku. Siwy nie odpowiedział, co Jakub uznał za odpowiedź przeczącą. Pociągnął faceta za kołnierz i wywlógł z bagażnika. Ciało upadło na ziemię tuż obok nieprzytomnego towarzysza. Jakub zamienił taser na ziga. Ciężar broni uspokoił go. Stare nawyki wracały same, bez udziału świadomości. Usłyszał syrenę policyjną. Zamarł. Jakim cudem gliniarze dowiedzieli się tak szybko? W miasteczku nie było nawet posterunku. Najbliższy znajdował się 15 kilometrów na północ, w Aveiro. Po szarpiących nerwy sekundach milczenia syrena zaczęła się oddalać. Jakub odetchnął z ulgą. Siwy zauważył to. Lepiej nas wypuść, powiedział. Jakub w żadnym stopniu nie uważał się za eksperta językowego, ale w angielszczyźnie napastnika wyczuł obcy akcent, twardy, gardłowy, nieprzyjemny. Dawne wspomnienie utworzyło w jego mózgu wyraźny obraz wydarzeń sprzed lat. Zdecydowanie nie chciał ich pamiętać. Wolał się głupio udzić, że ma do czynienia z przypadkiem. Oczywiście, przytaknął Rozwiążę was oddam broń i przekażę życzenia pomyślności mocodawcom. Siwy uśmiechnął się. Był niezłym aktorem i świetnie nad sobą panował. Poza zdrościć. Jakub wiedział z autopsji jak trudno jest zachować spokój stojąc naprzeciw człowieka z bronią wycelowaną między oczy. Nasza śmierć niczego nie zmieni. Siwy w dalszym ciągu mówił spokojnie. Jego kompan zaczął jęczyć. Powoli, z widocznym trudem odzyskiwał świadomość. Był młody i silny, ale kilka wstrząsów elektrycznych zaaplikowanych w krótkim czasie jest w stanie nadwyrężyć witalność nawet najbardziej odpornego organizmu. Przeciwnie, wzruszył ramionami Jakub, na świecie ubędzie dwóch morderców czysty zysk dla ludzkości. Przedłużona otłumik lufa ziga zataczała niewielkie koła w powietrzu, niedaleko twarzy skrępowanego napastnika. Zakładam, że waszym zadaniem była likwidacja mnie, ciągnął konwersacyjnym tonem Tyszkiewicz. Myślę też, że nie znacie powodu zlecenia, ale na pewno wiecie, kto was wynają. Pytanie, kto was wynają? <grytanie> Chyba żartujesz, Siwy spoważniał. Jakub porzucił myśl o nieużywaniu przemocy. Podszedł bliżej i mocno uderzył mężczyznę w twarz lufą pistoletu. Siwy stracił równowagę i ciężko opadł na beton. Twarz szybko znikała pod obfitą strugą krwi cieknącej z rozbitego łuku brwiowego. Jakub ponowił cios, tym razem rękojeścią, wkładając weń więcej siły. Mężczyzna jęknął, a więc jednak miał jakieś ludzkie reakcje. Trzecie uderzenie zostało zadane z jeszcze większym rozmachem. Twarz napastnika upodobniła się do płcia świeżego mięsa. Facet splunął. Ząb stuknął o beton. Żadnego pośpiechu, żadnych intruzów, żadnej nadziei na pomoc, powiedział spokojnie Tyszkiewicz, cofnąwszy się. Wycierał broń papierową chusteczką. Ostatnie stwierdzenie nie było prawdą. Zespół siwego liczył cztery osoby. Jakub w każdej chwili spodziewał się gości. Oni o tym wiedzieli. Patrzył na nich uważnie. Nie jestem zainteresowany zabijaniem was. Chcę tylko wiedzieć, kto za tym wszystkim stoi. To nie ma znaczenia, nawet jeśli powiemy, nie przeżyjemy, odpowiedział spojrzeniem starszy z mężczyzn. Jakub uznał, że szkoda mu czasu na dalszą pantomimę. Gonił go czas. Starał się emanować spokojem i pewnością siebie. Nie macie specjalnie wyjścia, powiedział cicho. Wasi mocodawcy są daleko, ja tu. Jestem znacznie bliższym zagrożeniem. Mogę was zmusić do mówienia przemocą albo się dogadamy. Rozłożył dłonie na znak, że naprawdę chce porozumienia. Młodszy mężczyzna szarpnął się w więzach, próbując wstać. Jakub zamachnął się, rękojeść trzasnęła mocno o kość policzkową. Napastnik wrzasnął i upadł. Jakub kopnął go, starając się nie trafić w kamizelkę. Wrzask ucichł. Kolejne ustępstwo względem postanowienia o nieużywaniu przemocy. Przynajmniej zyskał chwilę spokoju. Odetchnął głębiej. Serce biło jako oszalałe. Głupi jesteś, rzucił w stronę starszego, albo niepoinformowany. Obie kwestie słabo świadczą o Twoich kompetencjach. Jeśli sami z siebie nie ostrzegli Cię przede mną, powinieneś ich dociskać. Cele są różne: jedne pozwalają się zabić z innymi, nie idzie tak łatwo. Wasza strata. Daliście się złapać jak kretyni, trzeba było nie wchodzić do mojego domu. Mój dom, moje warunki. Powinniście to wiedzieć. Trzeba było mnie zabić na rynku, przed kościołem, albo na jachcie. Dla snajpera żaden problem. Trzeba było mi nie pozwolić wyjechać z wami samochodem z domu. Został przecież obserwator i operator drona, nie? Nie zrobiliście tego wszystkiego. Dlatego teraz odpowiecie na moje pytania. Prędzej czy później. Raczej, prędzej. Przeładował Ziga z niesmakiem, stwierdzając, że zrobił się gadatliwy. Rozładowywał stres i znajdował upust dla adrenaliny, co nie zmieniało faktu, że tracił czas na czcze pogróżki. No cóż, odzwyczaił się od takich sytuacji. Sześć lat przerwy. Kto was przysłał? Już. Siwy łypnął na niego z nienawiścią. Połączone z faktami słowa o niekompetencji zabolały go. Pośrednik warknął i splunął krwią. Jakub wyjął taser. Cartridge powinien jeszcze wytrzymać dwa uderzenia. Powiedział, spojrzał na broń, jakby widział ją po raz pierwszy w życiu. A może nawet trzy. Pierwsze pójdzie w jaja. Chcesz się założyć, że drugie i trzecie nie będzie potrzebne? To był bezpłatny fragment. Po więcej zapraszamy do aplikacji Audioteki.